Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Zaczynamy? Albert Dodzimkowski. Zwyciężasz, ale no, najwięcej będzie się mówiło o tej no, makabrycznej, przerażającej kontuzji Tomego Quinna. Jak to wyglądało z twojej perspektywy? No w sensie takim odnośnie samej akcji, no bardzo mi przede wszystkim szkoda. Bardzo się ogólnie polubiliśmy już po pierwszej walce, rozmawialiśmy normalnie w hotelu, bo też to mi na początku też chanie, bo świadomy tego faulu, który był z mojej strony, ja też nie byłem tego świadomy. Bardzo fajny gość, prawdziwy dżentelmen, od razu się tak jakby no, federacja zarządziła rewanż i jakby atmosfera przed samym pojedynkiem. No, tak samo przybiliśmy sobie piątki i tak dalej, dużo sobie okazaliśmy szacunku, bo to jest naprawdę twardy, fajny, fajnie walczący gość. Szkoda mi przede wszystkim. No, mam nadzieję, że wróci jak najszybciej do zdrowia odnośnie samej akcji. Wrócę, no to była taka sytuacja, że widziałem, że Tomi będzie stawiał z tego żółwia i chciałem go znowu zrzucić, żeby po prostu przejść z drugiej strony. Akurat chyba tak mi się wydaje, że Tomi chciał podparć się ręką i chyba coś tutaj musiało stać się z jego łokciem. No mam nadzieję, że wróci jak najszybciej do startu, bo wiem też, że przed tym ostatnim pojedynkiem, który stoczył u mnie na gali w Radomiu, to wiem, że też miał długą przerwę i mam nadzieję, że po prostu niedługo znowu zobaczymy go w klatce. Ale już na początku tego pojedynku byłeś bliski zwycięstwa przed czasem, bo zatańczył, dosłownie zatańczył po twoim ciosie. Jak to ocenisz? Bo wydaje się, że tam niewiele zabrakło. Tak. I wydaje mi się, że troszeczkę zabrakło takiej chłodnej głowy. Z mojej strony troszkę wpadłem z tymi ciosami, siadąc się, skończy się Tomiego. W ogóle jak szedłem do klatki, mamę tam mi krzyknął, mówi: Albert, zero parteru, tylko sama stójka i tak dalej, ciągniesz stójkę. No i mówię, dobrze, no to ciągniemy tą stójkę i starałem się po prostu wyczuć Tomiego. Chciałem troszkę, żeby wszedł, poczuć tą walkę, bo wydaje mi się, że jakby patrząc na moje poprzednie walki, po powrocie, po tych kontuzjach, no, poza walką tam z Krzyśkiem Kułakiem, ale to była taka walka no, tak naprawdę no, szybka i tak naprawdę nie byłem w stanie się sprawdzić. Miałem przede wszystkim problem jakby z wejściem w walkę. No i wydaje mi się, że patrząc na to pierwsze starcie, na starcie rewanżowe, udało mi się w tą walkę wejść i po prostu dobrze obserwować swojego rywala, słyszeć jakby swój narożnik i też narożnik przeciwnika. Rzeczywiście trafiłem lewym sierpowym. No i troszeczkę wydaje mi się, że zabrakło właśnie takiej chłodnej głowy, żeby jednak ustawić znowu tą jego głowę lub korpus na cel i po prostu rzuciłem się. Potem była taka sytuacja właśnie, że trafiliśmy do klinczu, ja pomyślałem sobie, że teraz rozerwę, obrócę go rozerwę i trafię pod rudek sierp, a to mi właśnie on mnie obracając dobrze trafił kolanem na korpus. No ale potem poszliśmy do zapasów, podciąłem Tomiego i tak pomyślałem, że tam jakby uda mi się skończyć to gradem pan, bo czułem, że cały czas jest delikatnie jakby podłączony, to mi się inteligentnie jakby bronił, jakby Ale czułem, że te ciosy w momencie, gdy jest w pozycji w żółwiu, czy wbiłem z góry, po prostu robią na nim wrażenie. Z perspektywy kibica cały czas dominowałeś w tym pojedynku, ale czy czułeś, że był chociaż jeden taki moment, w którym poczułeś się chociaż przez chwilę zagrożony? Nie. Tam Tomi raz się skręcił do balachy, zaczął skręcać się do balachy i też wielkie podziękowania dla mojego trenera od parteru Adama Grabowskiego, który po prostu przerobił to tak naprawdę ze mną przed samym pojedynkiem na polecenie mojego head coacha Roberta Jocza. I tutaj właśnie też chciałbym bardzo podziękować całemu mojemu teamowi, bo łączę treningi zarówno WCA, RKT Radom i Wiktorii Szydłowiec i mój cały skład to jest Robert Jocz, Adam Grabowski, Paweł Surdy, trener Germana Anfinogenow, od który to jest mój macierzysty trener. Także bardzo tutaj dziękuję, że mam takich ludzi naokoło siebie. Wróciła twoja zmora, rozcięcie. Rozmawiałeś z Katmanem tuż przed wejściem do klatki, chyba udzielałeś jakichś wskazówek, żeby gdzieś tej wazeliny więcej się pojawiło. No ale to rozcięcie jest. Pamiętasz ten moment? Tak, pamiętam ten moment. To była taka sytuacja, kiedy Tomi wracał do pełnej gardy. Ja znalazłem się, miałem troszkę głowę dosyć nisko, skupiłem się na przejściu pozycją, żeby sepnąć lewą i prawą nogę i głowa moja dalej się oddaliła i Tomi takim chyba bodajże ciosem ręką, nie wiem, czy na odlew albo ciosem sierpowym trafił mnie w łuk. No nie poczułem tego ciosu, ale wydaje mi się, no, czy to taka zmora, no wydaje mi się, że tak mi się, mam nadzieję, że uporałem się jakby z tymi rozcięciami, ale tu wiadomo, ta kość jest ostra, jeśli chodzi. No,
tutaj ta skroń mi tak bardzo nie przeszkadza. Najgorzej było to, pamiętam, z Jasonem Radcliffe'em, jak mi się na środku przycięła ta głowa, bo mi po prostu zalewało oczy. A tutaj jakby nie miało to w żaden sposób na wpływ i przebieg pojedynku, także mam nadzieję, że ta zmora, jak wspomniałeś, Arturze, nie wróciła. Kamień spadł w serca, myślę, po tej wygranej. Kiedy byś chciał wrócić do KSW? Jeszcze w tym roku? Tak, tak. Ja zawsze byłem zawodnikiem startowym i tak naprawdę przed tą operacją, kręgosłupa, miałem 3 lata przerwy, też nie wiedziałem, czy wrócę do tego sportu, to przeplatałem jakby starty w kickboksie, w zapasach, walki zawodowe, do szereg walk jeszcze zawodowych, sobie startowałem w full kontakcie na Almie, bo talma była rzadko i biłem się dosyć często. Nie tak dużo sparowałem, tylko dużo startowałem i jeśli by dało radę, żeby na przykład zawalczyć, nie wiem, w sierpniu, to jak najbardziej ja jestem. Teraz z naszego klubu przyjechał też Nikola Dibcikow. Wiadomo, to jest teraz delikatne rozcięcie, ale do walki swojej też przygotowuje się Tymoteusz Łopaczyk i myślę, że parę dni luzu i na pewno będę chciał wspomóc chłopaków w przygotowaniu. Dziękujemy. Udział czy Materla? No wydaje mi się, że tutaj Materla, w sensie takim, że jakby wszystkie argumenty stoją przed nim, na pewno musi Michał też być uważny na Mariusza. Mariusz to... Uważam, że Mariusza nie można na pewno nazwać strongmanem, ani żadnym, kurczę, nie wiem, osobą z innej dyscypliny. To jest pełni prawny zawodnik, a widziałem, jak się przygotowywał. To jest naprawdę, ten chłop naprawdę zrobił niesamowitą robotę. To jest, kurczę, taka charyzma, taka determinacja, ale jakby patrząc stricte na poziom sportowy i od tego, jak oni zaczynali swoją przygodę ze sportem, to wydaje mi się, że wszystko tutaj... jakby faworyzuje Michała, ale wiadomo, to jest MMA, to jest wielki, naprawdę bardzo dynamiczny gość, który też potrafi kończyć swoich rywali, chociaż patrząc jakby na ich statystyki i skończenia przed czasem. Czyli Materla przed czasem? Wydaje mi się, że Materla około... pod koniec drugiej, trzeciej rundy. Ale tak naprawdę no, kibicuję obu, bo jestem fanem sportu, ale patrząc stricte tak analitycznie, wydaje mi się, że tutaj Materla. Dziękuję bardzo. Dziękuję.